Cześć widzowie, dzisiaj mam dla Was film o Samaelu. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Samael, znany jako osamotniony, lord cieni, zwiastun zarazy, ziarno destrukcji i bestia wskrzeszenia, to przyzwany potężny demon w postaci piekielnego psa, którego esencja została zachowana i zapieczętowana w soli. Sulta została stworzona z łez tysiąca Aniołów, a potem ukryta w posągu świętego Dionizego Areopagita, a Watykan, będąc tego świadomy, umieścił posąg na liście Awinionu. Nie licząc oczywistej siły, jak i ogromnej zwinności, którą dysponuje Samael, to posiada również niesamowite zdolności regeneracyjne, dzięki którym zyskał tytuł Bestii z Martwych Wstania. To pozwala przemieszczać jego kończyny w dowolne miejsca, a potem powrócić do swojej pierwotnej formy, ale nie oznacza to, że Samali jest odporny na śmierć, ponieważ poważne obrażenia mogą obezwładnić go na kilka minut. Żeby śmiertelnie go zranić potrzeba eksplozji z albo całkowitego zmiażdżenia istoty, ale nawet po tym może się zregenerować przez dzielenie swojej esencji na dwie części. Samuel był w stanie złożyć bardzo wiele jaj szczególnie w ciemnych i wilgotnych miejscach, ponieważ był wrażliwy na ciepło i światło, a kiedy zostanie zabity wykluje się w dwóch osobnikach ze swoich jaj bardzo szybko dojrzewając, to sugeruje, że jest on inwazyjnym demonem, zdolnym do zniszczenia świata. Podobno jedynym sposobem na trwałe zniszczenie go jest zabicie go razem ze wszystkimi jego jajami, żeby nie miał możliwości powrócić, chyba że ktoś go znowu przyzwie. Jest możliwość, że gdyby spróbować go wskrzesić, to to by się udało nawet poprzez prowadzenie rytuału nad jego prochami, co mówi, że Samael może być nieśmiertelny. Samael jest fizycznie silniejszy od Helboja, z czego był od niego również szybszy, zwinniejszy, wytrzymalszy, lepiej się wspinał, lepiej walczył oraz mógł znosić jaja na żywych istotach, np. właśnie na Helboju. Samael jest brutalny, groteskowy i agresywny, a sam chciał zabić Hellboya i sieć chaos na całym świecie i zabijać każdego, kto odważy się go zaatakować oraz jest temperamentny, zadziorny i wojowniczy. Mianowicie walczył przeciwko Helbojowi z biura badań i obrony zjawisk paranormalnych, a jego dwuistność wyraża się w mocy podwójnej reinkarnacji i był określany również jako syn grala. Jego imię pochodzi z wierzeń, gdzie Samael oznacza dosłownie kara boska i był to jeden z najpotężniejszych i najważniejszych archaniołów, ale w końcu upadł, więc zajął miejsce obok Azazela i Lucyfera. Samael urodził się razem z początkiem świata, po czym został wielkim demonem, kiedy wygnano go z nieba i stał się dowódcą Legionów Piekielnych oraz miał przybrać postać węża i kusić Adama i Ewę, a według legend razem z Ilif przemierzał świat tworząc kolejne demony, więc z ich związku powstali również czarownicy i Faerie. Podobno około X wieku naszej ery, Lilith i Samael przeprowadzili potężny rytuał, którego nigdy nie da się powtórzyć i poskutkowało to tym, że moc demonów została wzmocniona. Zaklęcia ochronne ziemi osłabły, a to pozwoliło demonom przedrzeć się przez barierę, żeby mogły wszystko zniszczyć i to wydarzenie jest nazywane inwazją. Przez to zaczęły pojawiać się demoniczne ataki np. opętania, w czego wyniku doszło do powstania nocnych łowców. Co więcej rozpętał drugą wojnę w niebie i za swoje czyny samael był ścigany, a potem zabity przez Michała przy pomocy miecza zwanego wspaniałym, więc uważa się, że zginął, ponieważ nie widziano go przez tysiąc lat, więc być może odzyskiwał siły. Podsumowując, Samael jest to ekstremalnie niebezpieczny demon, z którym problemy miał sam Hellboy, mogąc nawet w tym starciu zginąć. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co tym wszystkim sądzicie i który demon z Hellboya jest według was najlepszy. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!